Najczęściej zadawane pytanie, czy można być za młodym, za starym bądź za słabym? Nie. Do Cebularza Lublin przyjmujemy wszystkich zawodników, nie ma żadnych wymogów co do minimalnego wieku, maksymalnego wieku i tak samo rankingowo. Na ten moment mamy wpisanych w centralnym rejestrze 18 zawodników. Proces trwa, bo to wszystko jest wpisywane ręcznie, 2024 rok. I mamy 15 zawodników bez żadnego rankingu, bez żadnej kategorii, trzech z kategoriami, najwyższa jest druga. Więc tak jak widzisz, nawet jeżeli masz tam 500 elo na czeskomie, no to nie będziesz pod tym względem odstawał, a z całą pewnością też błyskawicznie w fajnym towarzystwie się podszkolisz. Ogółem do Cebularza Lublin zapisało się już ponad 150 osób w pierwsze dwa dni zapisów, więc no naprawdę super. Nie myślałem, że aż tyle osób się od razu zapisze. No i teraz po prostu od każdego muszę dostać papierologię, więc są formularze zgłoszeniowe do PZ Szachu, później ja te formularze muszę wysyłać, no i ktoś ręcznie to wpisuje, także cały proces trwa. No i w tym nagraniu opowiem ci dokładnie, jaki jest proces zapisywania się do klubu, jaka jest oferta klubu, no i też poodpowiadam na różne pytania od widzów, słuchaczy. Więc tak, pierwsze pytanie, czy będziesz organizować wydarzenia typu obozy szachowe, na przykład w wakacje? Mam tego typu koncepcje na radarze, natomiast zorganizowanie pełnoprawnego turnieju szachów klasycznych jest dużym wyzwaniem. Przede wszystkim przez to, że ciężko jest znaleźć obiekt w dobrej cenie. No bo teraz jak organizowałem te weekendowe turnieje w fajnej lokalizacji, no to wynajem sali kosztował 7000 zł, nie? A to były dwudniowe eventy, a taki turniej szachów klasycznych, żeby miał sens, no to tych dni musi zająć 7, więc albo no musiałbym znaleźć jakąś ruderę w dobrej cenie, albo gdzieś po prostu w jakiejś wiosce, do której nie ma żadnego dojazdu, albo też cały turniej będzie po prostu bardzo kosztowny, więc tak, mam na radarze organizację tego typu rzeczy, ogółem organizację turniejów szachów klasycznych, natomiast wydaje mi się, że powoli do tego tematu przejdziemy. Najpierw może zorganizujemy coś mniejszego, jak już siedziba klubu będzie gotowa przy ulicy Agatowej. Budynek już stoi, okna są, gładzie położone i tak dalej, więc niebawem będzie odbiór, no i później remoncik i siedziba będzie gotowa, więc myślałem, żeby najpierw to zrobić na tej zasadzie, że na przykład w ferie albo właśnie w wakacje zorganizować jakiś mały turniej tak na 20 osób właśnie w tej siedzibie, który mógłby trwać tydzień, a później pomyślimy o jakimś większym evencie, no chyba, że znajdę jakiś super hotel z fajną salą pod turniej w uczciwej cenie, no to wtedy szybciej zabierzemy się za organizację tego typu wydarzenia. Przepis na prawdziwego cebularza lubelskiego jest zastrzeżony i tylko kilka piekarni ma licencję, żeby go wypiekać, więc wszystko inne to są twory cebularzopodobne. Ostatnio dostaliśmy z moją żoną Thermomixa i tam jest jakiś przepis na coś a la cebularz, także przetestuję, no ale krótko mówiąc, żeby zjeść prawdziwego cebularza, no to musisz po prostu przyjechać do Lublina. Ja jestem z okolic Łodzi, dystans jest znaczny, więc zastanawiam się nad spotkaniami przy desce. Czy takie spotkania będą tylko w Lublinie, czy może w centrum Polski też coś będzie? Więc tak, plan dalekosiężny jest taki, że najpierw cebularz będzie się skupiał na zdominowaniu rynku klubów szachowych w województwie lubelskim, więc chciałbym zrobić coś w stylu
Grand Prix Lubelszczyzny. Taki cykl turniejów, który odbywał się w Lubelskim, kiedy ja byłem dzieckiem. To polegało na tym, że po prostu były takie weekendowe turnieje w różnych rewirach województwa i później był finał i się punkty ze wszystkich zliczały i były fajne nagrody, więc coś takiego bym chciał zrobić. Jeżeli chodzi o turnieje poza województwem lubelskim, ogólnie poza Lublinem, no to jest to wyzwanie logistyczne. No bo wiesz, ja każdą salę muszę obczaić, muszę tam posprawdzać, czy wszystko jest fajnie, jak jest turniej, no to muszę nagrody przywieźć, sprzęt i tak dalej, więc na ten moment w Lublinie się wszystko będzie działo, no bo jak organizowałem turniej w Lublinie, no to ja wcześniej nagrody, upominki i tak dalej, no wszystko magazynowałem w mieszkaniu i chyba ze 4 razy musiałem kursować z mieszkania na salę gry, żeby to wszystko zawieźć, więc jakby to było gdzieś bardzo daleko, no musiałbym busa wynajmować i tak dalej, więc logistycznie jest to wyzwanie, ale chciałbym zdominować całą Polskę, więc najpierw Cebularz Lublin, później tam Paprykarz Szczecin będzie, nie wiem, Obwarzanek, gdzie jest Krakowski, jest Obwarzanek, no wiecie o co chodzi. Będziemy się zajmowali innymi województwami. Czy planujesz wystawić więcej drużyn, na przykład seniorskich, Cebularz Lublin oraz Cebularz 2 Lublin i tak dalej? Więc tak, powoli do celu, jeżeli, nie wiem, zapisze się 1000 osób do klubu, no to faktycznie będziemy mogli o tym pomyśleć, ale na spokojnie. Pierwsza zasada jest taka, że nie można mieć dwóch drużyn w tej samej lidze, więc dopiero jak Cebularz Lublin awansuje wyżej, no to wtedy w tej lidze można kolejną drużynę wrzucić. Ale no jest to bardzo mało prawdopodobne, żeby to się odbyło w pierwszych latach działalności klubu, bo wystawienie takiej drużyny to jest naprawdę duży koszt, bo drużyna jest sześcioosobowa, zazwyczaj no musi być jakiś trener, opiekun, wiesz, jakiś kapitan, koordynator, więc no minimum 7 osób. Koszt zakwaterowania z wyżywieniem na turniejach, na takiej lidze, liga trwa 10 dni, no to jest tam 1500 albo więcej złotych. Jeżeli trener z drużyną jedzie, no to jemu trzeba zapłacić koszty dojazdu, więc ogółem wystawienie takiej drużyny to trzeba liczyć 10-15 tysięcy złotych, więc zobaczymy. No jeżeli będzie zainteresowanie, będzie odpowiednia ilość zawodników, będzie klub na to stać, no to czemu nie? Albo też zrobimy coś takiego, że na przykład pierwsza drużyna, ta główna, ma opłacony wyjazd, a druga drużyna może pojechać, ale już zawodnicy we własnym zakresie to pokrywają. Nie wiem, będziemy myśleli, ale no to w dalszej perspektywie jest temat do rozważenia. Na streamie wpadliśmy na ciekawy pomysł, żeby otworzyć hotel, ponieważ właściwie przy turniejach szachowych z perspektywy organizatora największym kosztem jest sala gry oraz zakwaterowanie dla na przykład sędziów, osób zaproszonych i tak dalej. No a z perspektywy zawodnika też głównym kosztem jest zakwaterowanie w trakcie turnieju, no bo oczywiście te turnieje szachów klasycznych, te najważniejsze, trwają zazwyczaj tydzień, czy 9 dni, czy nawet 10-11, więc to zakwaterowanie jest kluczowe, więc właściwie dla mojej działalności bardzo dobrym pomysłem byłoby założenie swojego hotelu, w którym mógłbym robić turnieje przez 365 dni w roku. Patrząc na zainteresowanie Flying Katowem, no to jest potencjał. No niestety na streamie zaczęliśmy też sprawdzać ceny hoteli i nawet jeżeli mówimy o takim obiekcie na kilkadziesiąt osób, no to to już ceny idą w kilka milionów, a hotel w dobrej lokalizacji, na przykład hotel Victoria, w którym ostatnio robiłem turniej, on jest w centrum Lublina, no to taki hotel w 2021 roku był wystawiony za tam chyba 40 milionów, czy coś takiego, także grube siano, a
póki co to mam jeszcze kredyt za mieszkanie i za siedzibę cebularza na głowie, ale na spokojnie. Temat wydaje mi się z potencjałem, no ale na pewno jeszcze trochę będę musiał kursów sprzedać, żeby na taki hotel móc sobie pozwolić, ale pomysł wydaje mi się z potencjałem, także kto wie, może za 20 lat będzie hotel szachowy w Lublinie i będą turnieje robione non-stop. Funkcjonuje coś takiego w Turcji, to się hotel Kaissa chyba nazywa i ogólnie właśnie właścicielem hotelu jest gość, który prowadzi klub szachowy, no i tam organizują non-stop turnieje na normy, na mistrza międzynarodowego i arcymistrza, i tam ludzie z ościennych krajów przyjeżdżają, no i też zdolni zawodnicy z tego klubu tam ciągle grają, także nie byłby to pierwszy taki pomysł nawet, także wydaje mi się, że potencjał istnieje, no tylko jak przy każdym fajnym pomyśle trzeba mieć na to budżet. Tak jak pierwotnie mówiłem, klub będzie oczywiście działał internetowo, więc dla osób, które nie są z Lublina albo nie chcą do Lublina przyjeżdżać, to jest też oferta online'owa. Na ten moment już jest gotowy cebularzowy repertuar debiutowy, więc od razu po zapisaniu się do klubu dostajesz fajny kursik. Też będą się kolejne materiały treningowe pojawiały. Dzieje się już bardzo dużo na klubowym Discordzie, więc to jest też fajna sprawa. I myślę, że będziemy też organizowali takie bardziej poważne turnieje internetowe, bo na ten moment dużo robimy w Czeską Polska, tylko wiecie, tam jest 40 tysięcy osób, więc no po prostu mnóstwo randomowych osób i nie da się bardziej sensownych turniejów robić, no bo po prostu jest masa oszustów, nie? Więc dyskutujemy już na ten temat, ale wydaje mi się, że fajne by było coś na zasadzie, że robimy turnieje dla klubowiczów przez internet, takim dłuższym tempem grane, na przykład 10 minut plus 2 sekundy, tego typu rzeczy, bądź może jakieś krótsze eventy, ale właśnie tylko dla klubowiczów, także internetowo też się dużo będzie działo. No a przede wszystkim chcę też uruchomić zajęcia grupowe, które będą na żywo i przez internet, ale po prostu sam na to nie mam czasu, żeby się zobowiązać, więc szukam trenera do współpracy odpowiedniego. No i wiadomo, że to jest bardzo istotna sprawa, żeby ten trener był sensownym zawodnikiem, sensownym trenerem, fajną osobą też, więc nie chcę się z tym śpieszyć. Jak znajdę idealną osobę, to wtedy będziemy z tematem działali. To jest całkiem ciekawe pytanie, ponieważ ja jestem w Polskim Związku Szachowym członkiem klubu UKS Pionier Jastrzębie Zdrój, czyli klubu, który reprezentuję od liceum. To jest dosyć ciekawe, że możesz być prezesem innego klubu, a grać w innym klubie. Więc tak, czy zamierzam przechodzić do cebularza formalnie? Na ten moment nie. Po pierwsze dlatego, że no czuję się cały czas zobowiązany, no jednak Pionier dużo kasy na mnie wykładał przez te lata, dużo też mi tam pozałatwiali turniejów i tak dalej, więc czuję dalej takie zobowiązanie. Że, no wiadomo, nie gram teraz za bardzo w szachy klasyczne, ale no jakieś tam zobowiązanie na ligi i tak dalej czuję. Tak nawiasem to chciałbym, żeby mój klub też tak fajnie działał, że zawodnicy no, będą czuli, że klub jest na tyle fajny, że nawet bez jakichś umów i tak dalej czują chęć, żeby jakoś tam odwdzięczyć się klubowi, więc na ten moment nie zmieniam przynależności klubowej. Nie wydaje mi się, żeby kiedykolwiek miało się to przydać do czegoś. No, zastanawiam się na przykład, jeżeli Cebularz Lublin będzie grał w ligach, w lidze seniorów na przykład. No ale też kurczę, wydaje mi się, że fajniej by było, jakbym pojechał na tą ligę jako trener niż jako zawodnik. No głównie dlatego, że po prostu nie chce mi się grać tych szachów klasycznych. Ale no zobaczę, jeżeli na przykład, nie wiem,
Walczylibyśmy o Ekstraligę, no i bardzo istotne by było, żebym zagrał, no to myślę, że wtedy do cebularza bym się przepisał też w Polskim Związku Szachowym, ale na ten moment jednak chciałbym jeszcze parę sezonów w Pionierze zagrać, żeby, że tak powiem, spłacić to, co we mnie włożyli przez te lata. Więc tak... Konkretnego harmonogramu działań na 2024 rok myślę, że nie będzie. Na 2025 już będzie. Po prostu kwestia jest taka, że dużo rzeczy wychodzi w praniu, więc zobaczymy. No przykładowo, być może będzie Lubelska Liga Juniorów czy Seniorów. Od lat nie ma, no ale nie wiem, może Lubelski Związek zorganizuje. No to jeżeli zorganizuje, no to ja będę chciał wystawić drużynę, nie? Ale no po prostu nie wiem, czy to zrobią, więc tego typu rzeczy mogą wypadać. Dodatkowo cały harmonogram działań musi być podporządkowany pod czeskomowe i fidowskie działania, no bo przykładowo nie bardzo mogę zorganizować jakiś fajny event w sytuacji, kiedy w tym samym terminie będzie mecz o Mistrzostwo Świata, który będę musiał komentować. Wiecie, o co chodzi. Właściwie główną kwestią, która na ten moment blokuje dalsze planowanie konkretnych działań, jest ogarnięcie siedziby klubowej, no bo tam jeszcze budowa trwa. Później będzie trzeba tę siedzibę urządzić, a jak siedzibę urządzę, no to wtedy będę mógł zakupić sprzęt. Wiem, że to głupio brzmi, ale naprawdę te szachownice, zegary, bierki zajmują bardzo dużo miejsca, więc dopóki tej siedziby nie ma, no to w mieszkaniu nie jestem w stanie tego magazynować, a jak sprzęt będziemy mieli, no to wtedy będzie można organizować turnieje. I tak jak pisałem w planach na 2024 rok, będzie zorganizowane 6 turniejów, 6 szkoleń, no tylko właśnie do tego głównie siedziba jest potrzebna, więc nastawiałbym się, że jakoś od maja, czerwca turnieje będą ogarniane, ale na pewno nie będzie tak, że przykładowo w styczniu mamy rozpisany cały harmonogram turniejów na cały rok, bo po prostu zbyt wiele jest takich niepewnych rzeczy, wokół których te plany trzeba układać, więc raczej to będzie wyglądało w ten sposób, że małe turnieje no to będą ogłaszane na przykład miesiąc przed, jakieś większe turnieje typu Flying Catomczys Open w Lublinie, no to będą ogłaszane na przykład 3 miesiące przed, ale no na pewno nie będzie tak, że w styczniu będzie harmonogram działań na grudzień. Chyba, że mówimy o działaniach typu zajęcia grupowe, nie? Czyli w sytuacji, kiedy już klub zatrudni trenera, no to wtedy już będzie wiadomo, nie? Że na przykład na wakacje jest przerwa, ale od września w te i te dni będą się odbywały zajęcia, no to faktycznie będziemy mieli ustalone. Jeżeli chodzi o komunikację z członkami klubu, no to głównie Discord klubowy do tego będzie używany. Tam będę podawał informacje. Do tego na pewno będę wysyłał też mailowo informacje na temat klubowych spraw, więc na pewno przede wszystkim, jeżeli chodzi o turnieje, to będzie to wyglądało w ten sposób, że przykładowo ma być jakiś turniej za miesiąc, no to informacje o turnieju dostają zawodnicy z cebularza, a na przykład tydzień później dostają już wszyscy widzowie i każdy się wtedy na turniej może zapisać, więc na pewno zawodnicy z cebularza będą mieli pod tym względem pierwszeństwo, więc plany są, przede wszystkim ta siedziba jest do ogarnięcia i później możemy już śmigać. Więc tak, miałem w planach zorganizować, no po pierwsze Flying Catomczys Open jako cebularz Lublin i do tego chciałem zorganizować Mistrzostwa Województwa jako cebularz Lublin w różnych trybach gry, no ale nie dostałem odpowiedzi od Lubelskiego Związku na taką moją propozycję, więc domyślam się, że odpowiedź brzmi nie.
Jakie turnieje chcemy zrobić? Przede wszystkim takie, w których będziecie chcieli grać. Czyli różne mam pomysły. No i na Discordzie, czy tam zrobimy jakieś zebranie zarządu. Dajcie znać, czy byście chcieli coś takiego zobaczyć. Wydaje mi się, że też spoko pomysł, że na przykład bym zrobił streama kilka godzin, no i byśmy omawiali, ustalali kwestie dalsze działania klubu. Wydaje mi się, że to byłoby spoko. Jeżeli chodzi o konkretnie jakie to będą turnieje, na początek na pewno będą to turnieje weekendowe. Na razie nie czuję się na siłach, żeby się porwać na zorganizowanie jakiegoś klasyka 7 czy 9-dniowego, więc będą to turnieje weekendowe. Chciałbym, żeby one były na kategorie, jednak fajnie jest zdobywać te kategorie szachowe. Wiadomo, że to jest taka pierdółka, ale jednak jest to jakaś motywacja, że to masz trzecią kategorię, chcesz zdobyć drugą, masz drugą, chcesz zdobyć pierwszą i tak dalej, więc myślałem o tym, żeby przede wszystkim wykorzystać siedzibę Cebularza Lublin do organizowania turniejów. Ona będzie mała, ale no będzie darmowa, znaczy darmowa. No bank będzie 5 klocków pobierał co miesiąc z mojego konta, ale wiecie o co chodzi, nie? Więc na przykład chciałbym robić weekendowe turnieje, że na przykład w siedzibie będzie miejsca na około 20 zawodników grających, więc można by robić na przykład 10-osobowe turnieje albo jeden 20-osobowy. No i na przykład robimy turniej tylko dla zawodników z czwartą kategorią. No i wtedy jest duża szansa, żeby zdobyć trzecią kategorię. Albo robimy turniej tylko dla zawodników z drugą kategorią, wtedy jest szansa zdobyć częściową normę na pierwszą kategorię. I tego typu pomysły. Też chciałbym oczywiście nawiązać współpracę z jakimś sędzią, który mógłby to ogarniać, no bo jeżeli ja mam to ogarniać bezpośrednio, no to to oczywiście jest duże ograniczenie, ale jeżeli się okaże, że członkowie Cebularza Lublin są zainteresowani, żeby weekend w weekend był jakiś turniej, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zatrudnić jakiegoś sędziego, który niezależnie ode mnie, oczywiście według moich wytycznych i moich standardów, te turnieje dla cebularzy organizował. Także na ten moment nastawiałbym się, że będą to turnieje albo w stylu Flying Catom czy Open, albo właśnie takie mniejsze eventy w siedzibie. I teraz pokażę wam, jak wygląda cały proces zapisywania się do klubu. Banalnie prosta sprawa. Więc na dawidszachuje.pl/klub masz wszelkie informacje, całą ofertę. Jeżeli już jesteś od razu gotowy, żeby kupować, to wbijasz po prostu pod link. I tutaj masz normalnie, tak jak kursy się u mnie kupuje, także bardzo prosta sprawa, dodaj do koszyka, cyk, zobacz koszyk, no to tak jak w każdym sklepie internetowym. Aha, tutaj akurat testowałem, więc tego nie chcę kupować, cyk, dobra, i masz członkostwo na 2024 rok, aha, podwójnie, bo wcześniej też testowałem. Nawiasem mówiąc, jeżeli chcesz zapisać kilku członków swojej rodziny do cebularza, bo były takie zapytania, to albo dajesz po prostu tutaj, na przykład, nie, chcesz zapisać 3 osoby, to dajesz ilość 3, albo coś takiego. A jeżeli chcesz, żeby każdy miał osobne konto, no to po prostu cały proces musisz kilka razy powtórzyć. No ale to chyba prosta sprawa. Więc daję zaktualizuj koszyk, chcę jedno członkostwo kupić. I teraz standardowo, jak w każdym sklepie internetowym, imię, nazwisko, e-mail podajesz. Bardzo ważne, sprawdź maila, czy dobrze wpisałeś, bo na tego maila przyjdą ci dane logowania do mojej platformy, na której jest kurs. W razie, jeżeli mail po zaksięgowaniu płatności ci nie dotarł, sprawdź spam, czy nie utknął w spamie. Jak nie ma, to napisz do mnie i sprawdzimy, co zaszło. Na drogadomistrzostwa@gmail.com można się łatwo ze mną skontaktować. Jeżeli chodzi o metody płatności, jeżeli chcesz płacić przelewem, blikiem i tak dalej,
no to przez przelewy 24 płacisz, jeżeli PayPalem, no to tutaj sobie zaznaczasz, akceptujesz regulamin, no możesz też wyrazić zgodę na otrzymanie propozycji oceny produktu, dajesz kupuję i płacę, no i z głowy. I po tym jak zrealizujesz to zamówienie, dostajesz dane do logowania i sobie wbijasz na moją platformę. Ja tutaj mam wszystkie kursy i właśnie w zakładce kursy będziesz miał Cebularz Lublin, członkostwo 2024 rok. Tutaj są już wszystkie materiały z kursu. Będą jeszcze kolejne dodawane, ponieważ rocznie członkowie Cebularza dostaną 20 godzin materiałów treningowych. I bardzo ważne, zaczynasz tutaj. To jest najważniejsza zakładka, ponieważ żebyś formalnie mógł reprezentować Cebularza, musisz wysłać formularz zgłoszeniowy. I tutaj wszystko było patologicznie opisałem, co i jak trzeba zrobić, więc sprawa łatwa, jeden skan jest potrzebny, więc moment to załatwisz. Jeżeli jesteś w jakimś fajnym klubie, a jednocześnie chciałbyś być członkiem Cebularza Lublin, to możesz wszystko to zrobić bez dopełniania formalności. I to daje ci też dostęp do kursu i tak dalej, i tak dalej. No nie będziesz mógł reprezentować Cebularza na turniejach, jeżeli tych formalności nie dopełnisz. Tutaj dostaniesz link do Discorda i tam się zapisujesz. Każda osoba jest weryfikowana oddzielnie. Chcemy, żeby na Discordzie byli tylko i wyłącznie członkowie Cebularza Lublin, więc to trochę trwa. No i tutaj informacje na temat kontaktu ze mną. Najłatwiej oczywiście na tym klubowym Discordzie, ale też w razie potrzeby można na cebularzlublinszachy@gmail.com pisać w sprawach klubowych. Więc proces wydaje mi się być zabójczo prosty. No niestety Polski Związek Szachowy wymaga dokumentów, wiecie, w PDF-ie. Tyle dobrego, że nie trzeba wysyłać pocztą. Także no ten formularzyk musisz mi dostarczyć i ja cię wtedy zgłoszę. Już będziesz mógł grać w Cebularzu Lublin. Także cóż, myślę, że warto. Jeszcze no 120 zł, nie oszukujmy się, to jak za darmochę. To już za sam ten kurs to się zwraca. I jeszcze w ogóle no w szoku jestem, ale wiele osób się zwróciło z pytaniem, czy można jakieś siano po prostu Cebularzowi przesłać na rozwój klubu. Bardzo mi miło z tego powodu. To oczywiście, że można. Za darmo to uczciwa cena. Z przyjemnością kasę przyjmę. Także w podwieszonym komentarzu do tego filmu będziesz miał konto Cebularza. Jeżeli chcesz jakąś darowiznę przesłać, to śmiało. Więc jeżeli jeszcze nie jesteś przekonany, to koniecznie przeczytaj sobie ofertę pełną cebularzową i myślę, że no, jak to cię nie przekona, to już nic cię nie przekona. No i mówi się trudno, ale mam nadzieję, że widzimy się w Cebularzu.